Ja budzę się rano, a tu nagle minus 18, kurde. Minus 20. Pierwsze co? Szybki skok na zewnątrz, zobaczyć ile jest paliwa na chłodni. Ale mało schodzi. Jak jest towar ciepły, to ogrzanie tego, utrzymanie tego przy 18 stopniach nie jest aż tak energochłonne na start-stop. Gorzej jest z mrożonką, jak jest minus 20, a na zewnątrz plus 30, nie? Także ona może zaskoczyła 4 razy w nocy na 10 minut za każdym razem. Paliwa dużo nie zeszło, no ale przy takiej temperaturze nie lubię mieć 1/4 paliwa w baku na chłodni, który jest mały, tylko 50 galonów, 200 litrów. Tam jest jakieś 50 litrów, a przewody od chłodni są malutkie do agregatu. Trzeba by kupić płyn taki do tego, do przewodów, no, do diesla, do, taki dodatek. Kiedyś był na bazie, teraz nie ma, teraz każdy szef kupować sobie sama, ale jest droższy. Ale z drugiej strony, firma się już tak rozrasta, że on robi to w ten sposób, jak mu pasuje i stwierdza, jak jest lepiej. 50 minut do końca pauzy, nie mam co robić. Poszedłem biegać na ten RUS, ale nie mam rękawiczek. Tak szybko wyjeżdżałem z bazy. Na 3 minuty przed końcem pauzy ten Luis zaczął sobie robić regenerację. Ja mu ją przerwę, to jest postojowa, taka sama z siebie wywołana, ale on mówił, że ona nie wpływa na nic. Ale jak ja ruszę i na dzień dobry każe mi robić regena, fuck. Chyba przerwałem mu tą regenerację. Nie będzie mi dyktował czasu jeszcze, bo teraz, na końcu pauzy, nie? Ale z tego co wiem, co mi wszyscy mówili, to przerwanie tej pauzy takiej, co on sobie sam na postoju robi, nie powoduje wymuszenia. Także powinno być ok. Dobra, ogień. Dzisiaj prawie ciąg dalszy. I dzisiaj mam nadzieję wjadę w cieplejsze rejony. Mówiłem, jazda po prawach będzie nudna. W sumie, czy to Kanada, czy to Stany, widoki są bardzo podobne. Jedynie co zauważyłem, ja tą drogą raz w życiu jechałem. Dawno, dawno temu. Nie trakiem, osobowym. Też z Calgary. Z Calgary do Indianapolis. Mój ojciec kiedyś miał firmę taką zajmującą się przewożeniem samochodów osobowych, ale nie na lawecie, tylko po prostu. Miał kierowców, czy tam brał turystów, nie płacił im za nic, a turyści sobie jechali i dostarczali auto w dane miejsce. No i kiedyś właśnie byłem go odwiedzić i zabrałem samochód z Calgary do Indianapolis, jadąc tą drogą. Dużo z tego nie pamiętam, bo to było wiele lat wstecz. I co zauważyłem teraz, to miejscowości podobne do niektórych miejscowości w Niemczech. Takie jak Baden, w Europie mamy Baden-Baden, w Niemczech i Karlsruhe. Także tutaj jakaś dawna emigracja niemiecka musiała się osiedlać, dawno, dawno, dawno temu. No bo to nie jest przypadek, że takie nazwy są. Wielu ludzi o tym zapomina, ale Ameryka to jest kraj imigracji przede wszystkim. Native Americans tutaj byli pierwsi, a później no, przede wszystkim Brytyjczycy, ale też Irlandczycy i inne nacje. Nie mówiąc o Polakach. W Chicago i w Nowym Jorku, a teraz Polacy są rozsiani po całym kontynencie.
wygląda jazda po preriach, no. Wcale większej różnicy nie ma niż autostradą. Pustki, pustki, pustki. Jeszcze mam do autostrady jakieś 80 km. Teraz to już jest miejscowość Carrington. Odbiję teraz już całkowicie na południe, bo tak jechałem pod skosem na południowy wschód, a teraz będę już jechał całkiem na południe, aż do 90, później 90 ciut na wschód, jakieś 100 km Fargo, tam zatankuję paliwo i z Fargo 29 w dół. Dzisiaj szacuję dotrzeć do okolicy Omaha w Nebrasce, ale po drugiej stronie w Iowie. A najprawdopodobniej wjadę w Iowę, ale gdzie dojadę w tej Iowie, to jeszcze nie wiem. Elegancko. Idzie bez większej straty czasu i moja przeciętna... Kurde. Co to było? Moja przeciętna to jest 62 mile na godzinę. Ludzie są odważni. No, 43 mile do 94. I jesteśmy już na 94. No, nie ma tutaj zbyt wielkiego urozmaicenia na tej drodze. No. Czasami tylko zjeżdża się w dolinę, gdzie są rzeki i jest się ciut niżej niż poziom prerii. Ale no, poza tym no, to nudna droga. Ciekawy jestem, czy dzisiaj dojadę w stronę ciepła, bo w Memphis jest 15 stopni. No jednak będę jeszcze 1000 km od tego Memphis, także jeszcze dzisiaj... No może nie będzie minus 13, jak będę spał, ale będzie zimno. Dobra. Do Fargo półtorej godzinki. Sam raz mi wyszło. Mój pit stop. Po 4 godzinach, 45 minutach jazdy akurat zatankuję, zjem, wypauzuję się, pół godzinki, 40 minut, może godzinkę, bo mi się nie śpieszy. I będę gotowy do jazdy dalej. Mróz dalej trzyma w tym całym Fargo. Nic na to nie poradzę. No, trochę tu śniegu padało. Trochę tu śniegu padało. O, są nawet wolne dystrybutory. Także git. Na tym Lowsie jest zawsze sporo ruchu, bo Lowsów na północy jest mało, dopiero jak się jedzie na południe, jest więcej stacji Lows. Jak król na pompę. Teraz muszę się przyzwyczaić, że wychodzę tamtą stroną. Jeszcze nie mam tego nawyku, ale przyjdzie nawyk. Przyjdzie nawyk z czasem. Do tego ładunku kierowca musi zainstalować apkę, bo to jest od jakiegoś tam brokera. I oni nas sprawdzają na satelicie, gdzie jesteśmy. Przed chwilą dzwoni broker, gdzie jesteś. Ja mówię, to nie widzisz mnie na apce? Widzę, ale muszę potwierdzić, czy apka mówi prawdę. No kurde, ludzie. Się go pytam, czy miejsce, gdzie dostarczam, czy są, jak to się mówi, flexible z dostawami, czy mógł na przykład przyjechać wcześniej. Mówi, że on nie wie. I się pyta, na ile jest ustawiona chłodnia, o 55 start stop. Czy mógłbyś włączyć na continuous, bo jest zimno. No oszaleli, no. To jest freeze protect, czyli chronić przed zamarznięciem, a nie utrzymywać stałą temperaturę. To nie jest to cholery, to nie są warzywa i owoce. Halo. Myślę, że gada jakiś niedoświadczony spedytor. Tak to się teraz robi. Jest szybko chłodnie, zatankuje i tankowanie z głowy. Nie. Jednak wolę cieplejsze tereny. Iść tą zimę. Dobra, teraz tylko jeszcze iść do środka. Po rachunek i po pieniądze, bo kiedyś nam dawali w kopertę. To może dziwnie brzmi, ale tak było. Dawali nam gotówkę na wyjazdy, a teraz wybieramy sobie na stacji. Ładują nam na kartę. I tak jest lepiej, bo ja nie lubię wozić przy sobie gotówki. Więc idę wyciągnąć gotówkę. Ja już się pauzuję, prawda, 30 minut i spadam. Zostanie mi jeszcze dzisiaj 5 godzin 46 minut jazdy. Zobaczymy, gdzie mi wyjdzie. Ja jeszcze mam numer
proszę Państwa, mam jeszcze numer do odbiorcy, to sobie jutro zadzwonię, czy mi mają chęć zdjąć wcześniej, czy nie. Jak tak, to tak, jak nie, to nie. Już. Jedyna rzecz, która mi się nie zepsuła, to zupa cebulowa. Są plusy niegotowania na mięsie. Ale już taka, no, może nie jest zapachowa, ale czuć, że już jest zmęczona. Także to już jest ostatnia partia tej zupy, tak czy inaczej. Kupię sobie pomarańcze. Jaja są. Zupki chińskie są. Jeszcze na dwa dni jakoś tam sobie poradzę z jedzeniem. Albo dokupię coś. Może coś dokupię. Tylko, że tu na Truckstopie nie ma nic zdrowego, ale musiałbym do Walmartu zajeżdżać. Może jutro, o właśnie, jak zobaczę, że nie dojadę na miejsce, jutro sobie zrobię dzień mini zakupu w Walmarcie. Tak jest, gdzieś w Iowie. Ta jazda coraz bardziej przypomina mi Europę. Nie no, przez tą lodówkę, bo tak to tak często do sklepu nie staje. Ale pamiętam, w Europie zawsze były na weekend zakupy, no tylko, że ja siedziałem na przerzutach po 3 tygodnie, nie? Czasami 4, ale to był mój wybór wtedy, bo chciałem zwiedzać Europę. I robiłem to przez raz przez 5 miesięcy, a drugi raz przez 4 miesiące. Czy odwrotnie. W sumie wiem, że wyjeździłem cały rok w Europie z dwoma przerwami. W każdym razie pamiętam, zawsze w Europie był taki ten, że się kończy jedzenie, trzeba zakupy. Tutaj tak samo, ale to przez tą lodówkę, bo normalnie moje wyjazdy w Kanadzie nie trwają dłużej niż powiedzmy 12 dni. No w takim ekstremalnym przerzucie co do Kalifornii to 2 tygodnie i parę dni, także 2,5 tygodnia max. No to na sam koniec dokupywałem jedzenie, bo z reguły mi starczało jedzenie na dwa tygodnie, to co gotuję w domu. Ale tak po tygodniu, półtora, w sumie nie jest warto, ja kiedyś tak robiłem, że nie jest warto brać więcej jedzenia niż na półtora tygodnia, bo później to jedzenie już jest takie, no niby jest w lodówce, te rzeczy, które się najpierw psują, się bierze. To ja zawsze pamiętam, w pewnym momencie tak robiłem, że brałem jedzenie na tydzień, półtora, a później stawałem na ten dzień na pauzę, przygotowywałem sobie na resztę dnia, na resztę podróży jedzenie i żeby było świeże. Tak muszę teraz też zacząć robić. W sumie w Calgary mogłem sobie zająć czas, nie robiąc nic. No do Calgary to jest 3 dni jazdy. Dobra, znowu gadam o głupoty. Tak wytrenowane te pauzy, że nawet jak nie muszę, to i tak ten... To i tak mi wychodzi w 30 minut. To jest odcinek drogi, który jeszcze w życiu nie przejechałem. Przypomina mi trochę Wyoming. Ale wiem, że to nie jest Wyoming, bo jesteś tylko 600 metrów nad poziomem morza. W Wyomingu jesteśmy 2000 metrów nad poziomem morza. Między 1500 a 2500, także trochę przypomina Wyoming, ale ale nie jest tak groźnie. No nic, zachodzi słońce, jeszcze mam 4 godziny jazdy i co? Napoje alkoholowe z Alberty znajdują swoją drogę do konsumentów w Tennessee. A do jakiś na pewno centrum dystrybucyjne. A później powędrują do okolicznych sklepów, żeby cieszyć szczęśliwych użytkowników. Piękny wschód słońca. Muszę Wam pokazać, jak mój zestaw wygląda w porównaniu do innych. Brudny. Już wyjechałem ze strefy śniegu z South Dakoty. Wczoraj w nocy tak było. Minus 10, minus 12. Śnieg. Nagle wjechałem do... Znaczy nie, to już było... Wjechałem do Iowy. Zacząłem jechać wzdłuż rzeki Missouri, która jest teraz po mojej prawej stronie. I tak patrzę, jak nie ma śniegu i sucho.
i minus 3. No ale teraz znowu mróz przyszedł ciut niżej, dogonił mnie mróz. Ale dzisiaj już wiem, że będę w strefie ciepła. 1000 km na południe. To jednak robi swoje. Zestaw innych versus mój zestaw. Nie będę chodził na myjkę, bo myją u nas na bazie na czepę, a zresztą i tak za jakieś parę dni wjadę w strefę zimę i znowu się ubrudzi. A ciągle mi umyją na bazie. To jest moja poranna toaleta. Myłem się i wylałem wodę z mydłem na zewnątrz. Dobra. Za 5 minut odjazd. Miasta do miasta. Tutaj jest Omaha w Nebrasce. Następny etap będzie Kansas City. I tutaj już od Kansas zacznie się troszeczkę komplikować, ale ja za Kansas odbijam na kanał i będę się przebijał przez środek Missouri do Springfield. Tak będę ścinał Missouri z północnego zachodu na południowy wschód, w poprzek. Jest okazja, więc zrobię to, bo można by pojechać autostradą 100 km więcej i zasypiasz na tej autostradzie. A ja jak jest okazja, wiecie, że zawsze muszę spróbować coś innego. Tutaj na chwilę wpadnę na 80, na szlak prowadzący z zachodu na wschód, więc przez chwilę poczuję się tak, jakbym wracał do domu, ale zaraz, dosłownie 2 km później odbijam z powrotem na 29, bo to jest taki moment, że te autostrady się łączą przy większych miastach. Się wjechało do Missouri, do stanu Missouri, bo rzekę Missouri mamy cały czas tutaj, w Kansas City. Ona odbije bardziej na wschód, aż do St. Louis i tam się połączy z Mississippi. Jak tylko wjechałem do Missouri, to już po lewej stronie widać górki. Będę przez te, będę wzdłuż tych górek tak mniej więcej jechał doliną rzeki Mississippi. Notabene rok temu, bardzo długi czas, ten odcinek autostrady gdzieś tam bardziej w Iowie był zamknięty, był zalany, ale to bardzo długo, ja pamiętam, to trwało co najmniej 2-3 miesiące. W każdym razie, tutaj się już zaczynają po lewej stronie pagórki, no i w końcu za Kansas wbije się w te pagórki, bo będę jechał tak na ukos. Zresztą od Kansas, jeśli dobrze pamiętam, 70 już też zaczyna być lekko pofałdowana. No mogłem pojechać do St. Louis i w dół, ale to będzie nudne, a ja muszę coś zobaczyć ciekawszego, czyli środek Missouri, a wy razem ze mną. W ogóle nie spodziewałem się takiej drogi w środku Missouri, ale z tego co widzę, to do Springfield będzie po płaskim w miarę. No tak lekko pofałdowana, ale ta droga jest rewelacyjna, siódemka. Sunie się jak autostradą. Sądzę, że za Springfield będzie bardziej więcej zakrętów i może nie górek, ale będzie bardziej
widokowo. A tymczasem, proszę Państwa, temperatura zewnętrzna jest 16 na plusie. To bardzo cieszy. I dzwoniłem do firmy, gdzie przyjmują towar, awizacje są nie do ruszenia, można się stawić góra 15 minut, pół godziny przed awizą, więc dzisiaj może już nie, bo zajdzie słońce, ale jutro jak wstanę, na pewno na rowerek pójdę. Może dzisiaj na rower pójdę. 8, to tu będzie 7, no nie, już będzie ciemno prawdopodobnie. Chociaż tu jest bardziej na południe, zobaczymy. No ale jutro na pewno przybliżę się jak najbliżej się da dostawy, czyli 4 godziny 45 minut jazdy do dostawy 527 km. Czy zależy jak dalej będzie droga? Sądzę, że godzinę od dostawy dojadę. Za kolegę jeszcze też muszę fajne miejsce znaleźć, żeby był truckstop i było miejsce, bo to już przy Memphis to już jest taki, jak to się mówi, congested area, czyli cienko z parkingami. Także będę musiał podjąć decyzję. Godzinę przed klientem, czy półtorej, czy jakoś tak. I jutro będę miał czas dla siebie tak mniej więcej do godziny 12, bo rozładunek mam o 2 po południu, czyli o 1 po południu czasu lokalnego. Tu będzie tylko godzina różnicy, godzina czas wstecz. Tymczasem 35 km, 25 mil do Springfield. Naprawdę, nie sądziłem, że to będzie taka droga. Zobaczymy, jak ta 63 będzie wyglądała. Jak na razie, to ta droga z północy, tak ścinam, aż do Springfield jest bardzo, bardzo szybka. Miałem może 3 światła na tej drodze numer 7. No i zaraz się okaże, co dalsza część tej drogi mi przyniesie, bo zjeżdżamy właśnie zaraz na... Ja mówiłem, czy 60, US 60, czy 63, już mi się poszenił. No w każdym razie nawigacja mówi US 60, to jest Springfield. Za jakieś 8 km zjadę. No aż sobie uchyliłem okno, żeby wywietrzyć kabinę. 16 stopni. Niesamowite uczucie, gdy się przyjechało z minus 18. Wczoraj rano było minus 18, a teraz 16 na plusie, czyli 34 stopnie różnice. Niesamowite. Ciąg dalszy. Nieodkrytych dróg Missouri. O Jezu, znowu do mnie dzwonią. Nie zdążyłem założyć słuchawek. Nie odebrałem. Ale to znowu ta spedycja dzwoni potwierdzić, czy gdzie jestem. To po cholerę im tą aplikację instalowałem. Jest wszystko napisane. Co godzinę mnie zczytuje. Jak stanę, to wam pokażę. W każdym razie, to jest droga numer 60. A później, za jakieś 130 km zjadę na 63. Także dobrze pamiętałem 63. No i zaczynają się górki chyba. Jakoś tak będzie. Czy tylko jest wjazd na wyżyny? Zobaczymy. A prawdopodobnie wjazd na wyżynie, by była jakaś rzeka. No nic. Póki widno, nagrywam timelapsa. I cieszę się nową drogą. Chociaż, szczerze mówiąc, wolę przerzut na zachód, bo jest fajniejsze są widoki na zachodzie, do Kalifornii. Ale takie coś też trzeba zaliczyć. Mówiąc, to myślałem, że Missouri będzie bardziej pofadowane. A teoretycznie cały czas taka droga. Już do końca Missouri mam tylko 50 km. Może w Arkansas to się zmieni, ale w Arkansas, no co? Zostanie mi nagle 200 km, może 180 km landem, bo później już się zaczyna autostrada. Także to jest super droga. Super droga nawet dla tych, co narzekają na land. Mało świateł, prawie cały czas 4 pasy. Przypuszczam, że w Arkansas przez pewien moment nie będzie tych 4 pasów. No i będę musiał stanąć już niedługo, bo później tam nie ma co się pchać.
nie ma za bardzo. Znaczy są track stopy, ale już są zawalone, więc sądzę, że niedługo w Arkansas, tak gdzieś półtorej godziny przed moim końcem, nie, no tak, tak za godzinę, no, że nie wykorzystam całkowicie mojej jazdy, zostawię sobie na jutro jakieś 180 km, no ale to spokojnie, bo nie chcę się pchać, bo nie znam tych track stopów, tym szlakiem nigdy nie jeżdżę, więc nie wiem, jaka jest sytuacja parkingowa, także wolę stanąć na pewniaka. W sensie takim, że jakby nie było miejsca, no to żebym miał to okienko półtorej godziny do znalezienia miejsca na parking. A zresztą zachodzi słońce, więc nie ma sensu jechać drogą, którą się nigdy nie jechało. Trzeba coś zarejestrować w pamięci z tej całej podróży. To jest miejscowość, już wam mówię, jak to się mówi, for the record, West Plains, Missouri. I przeważnie te miejscowości właśnie tak mają, że dość szybko się jedzie, 90 na godzinę, 2-3 światła, ale to jest, ta główna droga jest odsunięta, tak jakby mini obwodnica od miasta, nie idzie przez centrum miasta, ale no są światła, no ale nie ma tragedii. Można powiedzieć, że w Arkansas ta droga zaczyna się robić taka bardziej zakręcona, jak widać. Zakręty 60-70 na godzinę, zobaczymy, jak będzie dalej, no na razie. Ale to jest taka główna tranzytówka. Kurde, fajnie. Ale to będzie trwało jakieś 100 km max, albo i krócej, no bo mam stąd 100 km do Jonesboro, czy jakoś tak? Jonesboro, no nie wiem, muszę sprawdzić. A przed tą miejscowością zaczyna się autostrada, więc sądzę, że to będzie kawałek takich małych zawijasów, a później będzie czysto. Ładny zachód słońca. O, już się można rozpędzić. O, i tak co chwila. Do góry, w dół i zakręt. Do góry, w dół i zakręt. Ten jest szybszy, 45 mil na godzinę. Przypomina Niemcy w pewnym rejonie, jak się przebijałem z Friburga w stronę Słowacji. Taką milandówkę wymyślili w Milantransie. Trochę to przypomina. No. A to sama frajda dla kierowcy. Coś się dzieje cały czas. Przyspieszać, manewrować, prawda? I wszyscy ładnie, pięknie suną.
trzeba być uważnym, bo droga jest, znaczy nie jest wąska, droga jest szeroka, pobocze jest małe i nie ma pobocza. Pagórki, które oczekiwałem w Missouri, a one mają bardziej miejsce w Arkansas. Fajnie tak. Ale z tego co patrzyłem, to mówię, to nie będzie trwało aż tak długo, bo później ta droga na mapie już nie ma tyle zawiasów, także to jest takie przebicie się przez tą warstwę gór niskich i później już będzie tak jak mniej więcej z Poplar Bluffs do Pocahontas, do Little Rock. Lubię odkrywać nowe miejsca. Nie jest ciemno, także to dodaje swojego uroku. Co jest też urocze, że wszyscy jadą mniej więcej równo. W sensie traki, nie? Bo osobowe trochę ich zwalniamy przez nasz ciężar pod te górki, ale nie jest tak, że ja się męczę, że muszę zwalniać. Jadę według tego, jaka jest droga. No bo tutaj te zakręty są takie, że nie można jechać z pełną dozwoloną prędkością, czyli w tym przypadku 55 mil na godzinę. A niektóre zakręty, tak jak mówiłem wcześniej, są jeszcze bardziej ostre. Hajowo. No, jak to jeden kierowca powiedział, to są tak zwane trochę chęchy, chęchy. Dobrze, dobrze. Wszystkiego trzeba doznać w tej Ameryce. Dzień zakończyłem jakieś 180 km od trackstopu, na trackstopie od miejsca, gdzie mam rozładunek. Nie ryzykowałem jazdy dalej, bo tam to był Loves, to będzie oblężony trackstop, a już patrzyłem co się dzieje na trackstopach w okolicach, tylko ja taki brudny jestem. No to tutaj już jest też pełno, może jedno miejsce zostało, a tutaj już zjechałem z gór. No, z 2-3 miejsca zostało max. Zjechałem z góry, już jestem na równinie, także jutro wjadę teoretycznie na autostradę i będę zasuwał aż na rozładunek.